Witam, Bogusz Kasowski, Surowcowe Info, 6 stycznia 2022 roku. Święto co prawda jest w kalendarzu naszym, plus paru innych krajów, jednakże te główne kraje rynkowe, jak Niemcy, Wielka Brytania, czy przede wszystkim Stany Zjednoczone, gdzie mamy większość kontaktów pracują. Tak więc i program będzie normalnie, i rynki będą dzisiaj pracować normalnie. Dzisiaj pracują normalnie, bo przecież mamy środek dnia. W... Zaczynamy od innej kwestii, ponieważ według Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt fala ptasiej grypy w Azji i Europie ma większe ryzyko rozprzestrzeniania się na ludzi z powodu dużej liczby wariantów. I cytując dyrektora generalnego tej organizacji, sytuacja jest trudniejsza i bardziej ryzykowna, ponieważ wiemy, w, przepraszam. Ponieważ widzimy więcej wariantów, które sprawiają, że trudniej je śledzić. W końcu istnieje ryzyko, że zmutuje lub zmiesza się z ludzkim wirusem grypy, który może być przenoszony pomiędzy ludźmi. W przypadku ptasiej grypy, szczepu H5N1, jest to jeden z niewielu szczepów, który przeszedł na ludzi. I widzimy tutaj na obrazku porównanie z H1N1, czyli z świńską grypą, z SARS-em i MERS-em, czyli tymi predes... Pre Pierwszymi koronawirusami, tak, plus oczywiście koronawirus, już w wersji, tutaj właśnie to jest sars 2 Mamy to porównanie w, w przypadku wirusa HP5, H5N1, który no jak widzimy, jest tutaj wyodrębniony od 1997 roku. Zaraziło się dotychczas około 850 osób, z czego połowa zmarła, i to jest spory problem, ponieważ również inną odmianą ptasiej grypy, czyli H5N6, kilka osób w Chinach się zaraziło w ubiegłym roku. To tutaj właśnie rodzą się takie obawy. I no, powiem szczerze, śmiertelność na poziomie 50% jest bardzo, bardzo duża. Stąd myślę, że warto będzie śledzić ten temat, już nie tylko w kontekście surowców, czyli w postaci mięsa drobiowego. Bo jednak no jego ceny mogą podskoczyć w sytuacji, w której mamy tą ptasią grypę w Europie, bo po prostu wybija się kolejne, kolejne ogniska w Europie. Najbardziej dotknięte były Włochy, miały 285 ognisk ptasiej grypy. Dotknęło to prawie 4 miliony ptaków, które trzeba było wybić wszystkie, ponieważ nie, nie da się stwierdzić, ta się grypa śmiertelna dla ptaków tak czy inaczej, natomiast nie da się stwierdzić, czy one nie są już zarażone, te, które przebywają z zarażonymi zwierzętami. Z kolei Francja też wykryła w tym tygodniu pierwszą epidemię ptasiej grypy w rejonie Wendy. Gdzie no w tym sezonie już wirus ptasiej grypy przyczynił się do śmieci ponad 600 tysięcy sztuk drobiu we Francji. Tak więc tutaj w tym sezonie trwającym od 26 listopada, kiedy pierwszy przypadek ptasiej grypy we Francji wykryto. Tak więc jak widzicie, trochę tych. troszkę jest się czego obawiać. Mam nadzieję, że to jest na wyrost i faktycznie nie będzie to nas jakoś mocno dotykało. Natomiast no. Przekonamy się o tym oczywiście jak najbardziej w najbliższym już czasie, a my tymczasem oczywiście zerkniemy sobie co tam się dzieje na wykresach w dniu dzisiejszym. Tak więc zapraszam do oglądania, do subskrybowania, lajkowania materiałów i generalnie aktywnego udziału, komentowania i ewentualnie oczywiście udostępniania go dalej. A zaczniemy sobie dzisiaj od rynków soi, gdzie w przypadku soi mamy tutaj wiadomości dotyczące zwiększenia areału upraw soi o ponad 666 tysięcy hektarów w tym roku w głównej, ple... w głównej prowincji zajmującej się uprawą soi, czyli w prowincji Heilongjiang. Słuchajcie, tą, na, tą nazwę macie napisaną na w stronie słowcowej info, tak więc jak ktoś koniecznie chce zajrzeć, jaka to jest prowincja, to jak najbardziej może sobie tam zajknąć. Z kolei w Brazylii prognozy zbiorów soi przez Blockia Stone X zostały zmniejszone do 134 milionów ton na bieżący sezon. To spadek o 15 milionów ton względem grudniowej prognozy. Z kolei eksport soi w tym miesiącu w styczniu ma osiągnąć 3 375 000 ton. Więc tutaj, no troszkę tej bezyli mamy mieć mniej z e, troszkę tej soi mamy mieć mniej z Brazylii. W związku z czym tutaj ten potencjał do wzrostów jakiś jest, natomiast myślę, że te prognozy już są ujęte, bo ten wyskok z 1240 na e, zresztą swoją drogą zobaczcie, że tutaj wyjście z inside Inswara Tutaj mieliśmy oznaczony w grudniu. Fakt, że nastąpił w takim, bym powiedział, średnim okresie dla rynku, bo wyjście nastąpiło 17, czyli tuż w tym okresie przedświątecznym, w piątek. Później mieliśmy kontynuację, zobaczcie, nawet tutaj do 1000. 400, dokładnie zabrakło nam jednego centa do 1400 centów, no i w tej chwili nastąpiła jakaś tutaj korekta przy 1400, co mnie absolutnie nie zaskakuje, zresztą Was też nie powinno, bo na okrągłe poziomy cen Was bardzo, bardzo mocno uczulam. Jeżeli się pytacie, jeżeli by ktoś chciał zadać pytanie w tej chwili, jak to wyglądało przy 1300, to zobaczcie, mówiłem, że tutaj mamy tą strefę, 1294-1300, czyli ciasną 6-centową strefę, w której te ceny mogą się zatrzymać, i zobaczcie, że faktycznie tak było. 17. dojechaliśmy do tej strefy, zatrzymaliśmy się na niecałe 2 centy przed 1300 i cofka. Kolejny dzień otwarcie luką, wejście do strefy, ściągnięcie ceny w dół do domknięcia luki i zamknięcie na granicy FIBO, praktycznie idealnie z FIBO. Tak, bo tutaj mamy 1294 i 5 jest jako FIBO, tutaj 1294 i 3 czwarte jako FIBO, czyli bardzo, bardzo, bardzo blisko. Kolejny dzień była tutaj próba zejścia poniżej, ale otworzyliśmy się na tej strefie, czyli faktycznie już wewnątrz tej strefy dopiero było wyjście, więc 3 dni ten poziom 1300 był zwalczany. Tutaj 1400 był nieuszony, bo mieliśmy szczyt 1392, czyli 8 centów, niedużo, ale jednak kawałek jest. To nie jest 1 czy 2 centy. Tutaj z kolei widzimy, że mieliśmy atak już jednocentowy. Jest jakaś korekta yy, na dzisiejszej świeczce. Więc tutaj nie powinno to nas specjalnie dziwić, że ta korekta na 1400 jest. Natomiast potencjał, jak najbardziej słuchajcie, tutaj to, co wynika nam z FIBO, czyli ta granica 1423 to jest ta granica, która będzie raczej też trudna do przebycia, więc ten przedział tutaj 1400-1423 będzie takim punktem decyzyjnym dla Soi, czy pójdziemy dalej na północ, czy robimy jakąś korektę. Jeżeli nie zaatakujemy znowu, no może nie w tym tygodniu, ale w przyszłym tygodniu poziomu 1400 tylko będziemy schodzić poniżej tego poziomu FIBO 1365, który tutaj mamy narysowany, tego środkowego 38,2 zniesienia, no to raczej możemy się spodziewać jakiejś korekty nawet do 1300. W przypadku kukurydzy nasz rynek się bardzo mocno zatrzymał, bo tutaj mieliśmy oczywiście sytuację świąteczną, że mieliśmy wybicie na ponad 615, w tej chwili walczymy z poziomem 600, czyli z tym poziomem, no, okrągłym psychologicznym, tak? takim jak jest ich wiele. W ubiegłym tygodniu eksport ze Stanów Zjednoczonych nam troszkę spadł, wyniósł niecałe 600 tysięcy ton kukurydzy i to jest 45% mniej względem 4-tygodniowej średniej. Z kolei europejski import kukurydzy do 2 stycznia wyniósł miliona 7,33 miliona ton i to jest 15% spadek z sezon do sezonu. Prognozy zbiorów kukurydzy w Brazylii Stone X też obniżył do 117,5 miliona ton. To jest już mniejszy spadek, bo zaledwie o 2,6 miliona ton, więc on nie będzie miał jakiegoś mega dużego przełożenia. Zresztą przy rynkach surowcowych pamiętajmy, że w przyszłym tygodniu za 6 dni mamy raporty Wazda, więc tutaj one będą bardzo kluczowe. Więc jakiekolwiek zostawianie pozycji na weekend w tym momencie na rynkach surowcowych, rolnych zwłaszcza, będzie bardzo ryzykowne ze względu na to, że już w poniedziałek rynki mogą zacząć się ustawiać pod ten raport. Kukujedziany eksport w styczniu z Brazylii jest szacowany na 2,59 miliona ton. A te ceny, no w przypadku kukurydzy, no tutaj nie mam co Wam powiedzieć konkretnie, ponieważ mamy 600 centów. 600 centów tym okrągłym psychologicznym poziomem. Tutaj przede wszystkim właśnie rozgrywa się kwestia amerykańskiego eksportu. Podobnie jak w przypadku soi. Jak i kwestii związanych z pogodą w Ameryce Południowej. Czyli eksport amerykański, północnoamerykański sta ze Stanów Zjednoczonych, plus pogoda w Ameryce Południowej. Te obniżki prognoz no, w przypadku Soi są znacznie większe niż w przypadku kukurydzy, więc tutaj one mogą nie napędzać, dopóki tutaj Wazdę nie poda jakichś konkretniejszych informacji i zobaczymy, jak to Uzda będzie rozgrywać. Jeżeli Uzda poda nam większy spadek w przyszłym tygodniu niż ten 2,6 miliona ton, tak jak prognozuje to StoneX. To myślę, że jest spora szansa na ruch wzrostowy na kukurydze. Jeżeli te globalne poety dotyczące kukurydzy pokażą nam więcej niż spadek produkcji o 2,6 miliona, wtedy jak najbardziej. Natomiast ponieważ od raz, 2 3 4 5 Dziś jest szósty dzień z rzędu, szósta sesja z rzędu, kiedy walczymy z tym poziomem 600. Możemy też spróbować um, zaliczyć tutaj, ponieważ widzimy 29 grudnia, czyli 7 dni handlowych temu mieliśmy najniższy poziom 601, czyli można też no 1 cent tak naprawdę to w przypadku kukurydzy no to jest spet, więc tutaj jak najbardziej możemy uznać, że ta świeczka też nam dotyka tego poziomu, więc mamy siódmy dzień, siódmą sesję handlową, w której ceny nam są bardzo, bardzo blisko, bo tutaj nawet jest low, jest na 601 601,34, więc też niecałe 2 centy. No tak jak mówię, 2-3 centy to się nie ma co kłócić. No 8 też tutaj jest bardzo małą wartością, zwłaszcza kiedy mówimy o ponad 1000, ale tutaj nawet 2 mamy, więc mamy siódmą sesję, kiedy walczymy z poziomem 600. Więc tu jest wyrżenie z fusów, więc kwestia fundamentów jest tutaj kluczowa w tym momencie. Więc jakiekolwiek informacje o pasie kukurydzianym w Brazylii będą dla nas jak najbardziej istotne z tego punktu widzenia. Jeśli chodzi słuchajcie o to, w które regiony Brazylii, bo Brazylia przecież jest potężnym krajem, obserwować pod względem pogodowym, jeżeli chodzi o kukurydzę, to na stronie surowcowej info macie. W zakładkach zboża, kukurydza, tam są mapy zasiewów kukurydzy w Stanach i w Brazylii. Ja tam do będę starał się zwiększać na te regiony również na przykład o Rosję czy o Ukrainę, czyli te też potężnych producentów, czy Argentynę, ale to w miarę te znalezienia tych map, bo jednak nie zawsze one są publikowane tak łatwo, żebym je moc mógł łatwo trafić. Tak więc macie te informacje na surowcowych info. Jak najbardziej możecie sobie tam zajrzeć i obejrzeć, które regiony Brazylii są tymi regionami kukujedzianymi, jeżeli chodzi o, czy też nie tylko kukurydzę, bo zdaje się, że dla SOI też jest taka mapa na stronie surowcowych. Info, jeśli dobrze pamiętam. W przypadku i gdzie my tu mamy? W przypadku rynków pszenicy mamy bardzo fajną korektę, i tak naprawdę to jest kontynuacja tego ruchu spadkowego, ponieważ zobaczcie, że tutaj mamy dołek, niższy szczyt, dołek. Tutaj mieliśmy troszkę wybity ten szczyt, ale schodzimy coraz niżej, więc tutaj 750. No myślę, że ta korekta na pszenicy, która jeżeli myśleliście, że eksport spadający o 45% względem średniej 4 tygodniowej jest dużo, to w zeszłym tygodniu pszenica Majekanie wyeksportowali niecałe 142 tysiące ton i to jest 70% poniżej 4 tygodniowej średniej. Zaś eksport pszenicy miękkiej w bieżącym sezonie z Unii Europejskiej do 2 stycznia osiągnął ponad 14 milionów ton i to jest prawie 3% wzrost sezon do sezonu. Więc tutaj mamy naprawdę duże zmiany. Jeżeli chodzi o ten ciężar rynkowo-eksportowo-importowy, no weźmy, musimy, musimy się liczyć z tym, że Apple 2D troszkę tutaj też będzie determinował. Natomiast spójrzcie, że tutaj minęliśmy, pozwolę sobie zabrać tą linię z 800, a później przywrócę. Natomiast ja nie chcę rysować dodatkowej, chcę Wam tylko pokazać, że zobaczcie, że dzisiaj przewalczamy ten dołek, który tutaj jest wyznaczony z 15 i 16 grudnia, on został potwierdzony nam tutaj 3 stycznia i co się wydarzy dzisiaj? Zobaczymy, no na chwilę obecną dołek został naruszony, ale czy to wystarczy? Tego oczywiście nie jestem przekonany w tym momencie, może jakoś specjalnie do tego, czy on nam wystarczy? Więc tutaj myślę, że trzeba będzie bardzo uważnie dzisiejszą sesję jeżeli chodzi o pszenicę obserwować żeby móc się określić. Natomiast no tak patrząc po tym, co, jak ten rynek wygląda, to jeśli nam tutaj Wazda jakoś potężnie nie zmieni nam prognoz dla rynku pszenicy, to myślę, że technicznie mamy szansę na zejście w okolice 710, albo nawet dotknięcie poziomów 700. 710 tutaj poziom Fibonacciego, ta linia, no i tu kawałek niżej mamy 710. Więc w ten sposób Gdzieś tutaj technicznie bym postrzegał pszenicę jeżeli nas tutaj w przyszłym tygodniu jakoś Wazdę Mocno e, Mocno nie Nie namiesza z tym rękiem. Żeby tutaj nie Zanudzać, bo jest mocno no, W przypadku Surowców rolnych No to mamy gaz I na gazie mamy słuchajcie kontynuację tego, tej strefy, w której tkwimy tak naprawdę cały dzień, czyli tkwimy w niej ponad miesiąc, przez 4 dni, o, znaczy jeden dzień była naruszona, a przez 3 dni zdarzało się, że korpus był poza tą strefą, tą wąską strefą, bo jednak strefa licząca 45 centów nie jest szeroką strefą, w związku z czym no musimy się, no, widzę, że o tak będziecie widzieć w pełni, tak, tutaj widzimy, mamy 3 grudnia, mamy dzisiaj 6 stycznia, jesteśmy dalej w tej samej strefie. No, w przypadku gazu yy, trzeba rozgrywać Stany, tak? Bo jeżeli ktoś rozgrywa europejskie kontakty, to oczywiście będzie zwracał uwagę na dane Gazpromu. Są dostępne na stronie surowcowe info, więc bo je wrzuciłem w tej chwili w aktualnościach. Natomiast kilka szybów w kilku stanach ze względu na ostatnie niskie temperatury w Teksasie, Nowym Meksyku czy Północnej Dakocie zamarzło trochę szybów powodując spadek wydobycia gazu w tych dolnych stanach do aktualnego poziomu 94,5 miliarda stóp sześciennych dziennie. To jest ponad 3% spadku produkcji względem grudnia, który przecież był bardzo, bardzo ciepły. Natomiast jeżeli chodzi tu o pogodę, bo pogoda dla Stanów Zjednoczonych ma nam znaczenie dla rynku pszenicy, o którym mówiliśmy przed chwilą, dla rynku pszenicy o zimnej, a także dla rynku, dla rynków oczywiście gazu. A ponieważ National Weather Service wystosowała ostrzeżenie o trudnych warunkach pogodowych w poniedziałek dla Georgii, obu Karolin, Virginia, a z północnych części Stanów, Waszyngton i Filadelfia, Prognozy mówiło o 10-20 cm opadach śniegu. No myślę, że my w Polsce nie jesteśmy jakoś specjalnie, zwłaszcza tutaj południe Polski, południowy wschód, czy też północny wschód. Nie jesteśmy jakoś mocno zaskoczeni ilością 10 cm śniegu, natomiast w Stanach to potrafi być niestety tragedia. Porywy wiatru tam drobne, bo do 64 na godzinę kilometrów. Natomiast niesprzyjająca pogoda zamknęła nam biura federalne, rządowe w Waszyngtonie. Dziesiątki szkół odwołały bądź też ograniczały zajęcia, czy też były opóźnione. A wskutek śnieżyc w tym tygodniu, słuchajcie, 900 tysięcy gospodarstw domowych pozbawionych było prądu w nocy z poniedziałku na wtorek. We wtorek jeszcze ta liczba przekraczała ponad 300 tysięcy, więc też nie udawało im się jakoś szybko przywracać. Dlaczego pszenica i pogoda ma znaczenie dla pszenicy w Stanach? Mówiłem już o tym parę programów temu, że śnieg dla pszenicy o zimę jest potrzebny, ponieważ tworzy warstwę izolacyjną dla rozwijających się nasion, kiedy przychodzą przymrozki. Nawet jeżeli nie mamy jakiejś przy przesadnie niskich temperatur, ponieważ to w nocy, nad ranem potrafimy mieć przymrozki. Wiemy o tym bardzo dobrze z własnego podwójka, że idziemy spać, jest plus jeden, plus dwa na dworze, wstajemy rano, jest jed, plus jeden, plus dwa na dworze, a i tak musimy skrobać szybę w samochodzie, bo były przymrozki o na nad ranem, nie? I to tak zwane przyguntowe przymrozki. Więc w tym momencie, kiedy pojawia się śnieg, śnieg. Bo nie mówię o samym mrozie, o samych niskich temperaturach, które są negatywne dla pszenicy, ale kiedy pojawia się śnieg zimą, to pszenica o zima zyskuje, czyli spada jej cena, co też jest oczywiście było odzwierciedleniem tego, co widzieliśmy, więc tutaj to chciałem podkreślić. Przepływ do amerykańskich terminali eksportowych w grudniu. 12,2 miliarda stóp sześciennych dziennie, to jest ponad 7% więcej niż w listopadzie i to jest to nowy rekord. W styczniu troszkę spadł do 12,0, z czego 12,2 to jest maksymalna ilość, jaką, jaką te, terminale są w tej chwili w stanie przekształcić w LNG, żeby je wyeksportować. To jest troszkę więcej, bo w ubiegłym roku było to 11,5%. Więc jest tutaj lepiej, natomiast do końca tego roku ta wartość się nie zmieni, stąd też wysokie ceny gazu na świecie nie mają w tym momencie odzwierciedlenia w cenach amerykańskich, ponieważ no, osiągnęli oni swój szczyt i tak naprawdę wysokie ceny na świecie nie zmieniają niczego w przypadku Stanów Zjednoczonych, bo w tej chwili nadal jest po prostu wysoki popyt, więc. Rosnące ceny czy odrobinę spadające ceny nadal niczego nie zmienią, bo nadal i Azja i Europa chce kupować amerykański gaz w maksymalnych ilościach. Popyt na ten tydzień 128,4 miliarda 100 szt. to jest 2,5 miliarda więcej niż w, yy, prognozowano w piątek, stąd ten niewielki wzrost wyceny gazu. Zaś na przyszły tydzień zapotrzebowała skoczyć na 134 miliardy 100 sześciennych, czyli być może wchodzimy w powtórkę z poprzedniego roku, kiedy to właśnie styczeń, luty, końcówka lutego mieliśmy ten atak zimy w Stanach Zjednoczonych, no, którego skutki przecież odczuwaliśmy i tak naprawdę odczuwamy również logistycznie do dnia dzisiejszego, również w Europie. W przypadku ropy naftowej, oczywiście, świat. Nie został zaskoczony. OPEC zgodnie z planem poinformował, że w lutym też zwiększy wydobycie o 400 tysięcy bajełek. Było to spodziewane przez wszystkich. Rynek zareagował optymistycznie, bo to oznacza, że OPEC nie prognozuje w żaden sposób e, wpływu bardzo negatywnego Omnikona na nekropy. A wręcz bym powiedział przeciwnie, ponieważ. Wewnętrzne dane OPEC pokazały na styczeń nadwyżkę na poziomie 800 tysięcy baryłek op i 1,3 miliona baryłek w lutym. Natomiast w grudniu nadwyżka na styczeń wynosi 2 miliony baryłek, a w lutym już 3 miliony. Więc mimo wszystko pokazuje, że jednak tej ropy będzie znacznie mniej. No bo jeśli miało być 2 miliony, a będzie 800 tysięcy nadwyżki no to jest milion 200, 000, który gdzieś zniknął pomimo, że OPEC zwiększył produkcję. Tak? No bo zwiększyło teoretycznie o 400 tysięcy, praktycznie jest to zwiększenie o jakieś 300 tysięcy, 320. 000. Więc tutaj jest troszkę tego. Hiszpański Epsol kupił aktywa związane z ropą i gazem łupkowym od amerykańskiej firmy Rock Day w Pensylwanii, gdzie Repsol już eksploatuje złoża łupkowe, troszkę zapotrzebowania na i destylaty w Stanach Zjednoczonych zniknęło, tak twierdzi OBET Javgar, dyrektor ds. kontaktów terminowych na energię w Mizucho. Dodając, że wynika to oczywiście skąd z wariantu Omnicon i ograniczeń wprowadzonych przez poszczególne Stany Zjednoczone. Zaś całkowita ilość produktów dostarczanych przez Affinei, czyli wskaźnik popytowy w Stanach Zjednoczonych spadła w tygodniu o 2,6 miliona bawełek dziennie do niecałych 20 do 19,7 miliona. Jednak 4 tygodniowa średnia nadal pokazuje popyt na poziomie 27,4, czyli znacznie powyżej 20,4, co widzieliśmy w analogicznym okresie, czyli jeszcze przed rozpoczęciem pandemii koronawirusa w 2020 roku. Tak? nie są to dane w odniesieniu do ubiegłego roku, tylko do 2020, kiedy byliśmy przed pandemią, więc wciąż jest wyższe zapotrzebowanie, według średniej 4 tygodniowej. Tylko weźmy pod uwagę, że w grudniu nie mieliśmy specjalnie w Stanach ograniczeń związanych z nowym koronawirusem. Teraz mamy z tą nową odmianą. Więc tutaj to może jak najbardziej nam e, ciążyć. Tu oczywiście decyzja OPEC, zgodnie z planem, plus jej zmniejszone prognozy, wsparte zostały przez. Spadek zapasów ropy naftowej w Stanach o 2,1 miliona. Analitycy znów się pomylili, bo prognozowali większy spadek o 3,3. Jednak okazuje się, że sam fakt, że spada, jednak, a analitykom ostatnio się zdarza mylić o znacznie więcej niż niecałe 1,2 miliona bajoek względem rzeczywistego czytu, No to myślę, że został też odebrane pozytywnie. Stąd to wyjście na ropy typu Brent ponad 80 dolarów nie jest niczym zaskakującym. Powiem szczerze, z punktu widzenia konsumenckiego, na ten sezon, no niestety, nie spodziewam się jakiegoś dużego wzrostu. Pytanie jest, oczywiście, co zrobi OPEC w drugiej połowie tego roku? Jak, czy faktycznie uwolnią się, żeby produkować tyle opy, ile chcą? Bo wtedy będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której Arabia Saudyjska i Rosja mogą zepchnąć te ceny. Jednakże, biorąc pod uwagę, że mówimy tak naprawdę tylko o tych dwóch krajach, ponieważ i jak i Zjednoczone Miaty Arabskie, nie mają aż tak dużej siły przebicia i nie są w stanie dostarczyć aż tak dużych ilości ropy, żeby tutaj ten rynek nam zawojować. To myślę, że jest to sytuacja, w której nasze niedoczekanie, że Arabia Saudyjska czy Rosja zaczną bardzo gwałtownie zwiększać wydobycie, żeby obniżyć te ceny w okolice 70 dolarów za wajowkę. Dlatego myślę, że trzeba oczywiście obserwować ograniczenia koronawirusowe globalnie, ponieważ one mogą bardzo nam wpłynąć, zwłaszcza w tych regionach mocno ropokonsumujących. Czyli mówimy tu o Stanach, mówimy tu o Europie, mówimy tu o Chinach, mówimy tu o Indiach. Australia jako zupełnie praktycznie niezależny stan oni oczywiście importują Europę, ale powiem szczerze, że patrząc po tym co się dzieje w Australii, oni mają bardzo wysoką niezależność, co od Odzwierciedlane jest na przykład w bardzo niskiej, znaczy relatywnie niskiej inflacji w porównaniu do innych rozwiniętych globalnych gospodarek, które są mocno uzależnione od importu. Więc te rzeczy będziemy musieli obserwować w przypadku cenopy. Na no 80 w tym momencie jest wsparciem, nie ma tutaj podstaw, żeby zatrzymywać wzrost technicznie, więc myślę, że ride right na 85 w perspektywie najbliższych dwóch tygodni jak najbardziej może mieć miejsce. W przypadku kawy, mamy tutaj pewne zatrzymanie, ponieważ tutaj na kawie mamy informację o tym, że co prawda eksport z Hondurasu w grudniu nam podskoczył o 100%, w Kostaryka 12,5% nam podskoczyła eksport, za to Brazylia nam spadła o 18,4% rok do roku. I, I w tym momencie warto odnotować, że Kostaryka miała dwukrotnie prawie większy eksport niż Brazylia, jeżeli chodzi o grudzień. Przepraszam, nie Kostaryka, Honduras. Ponieważ Honduras wyeksportował ponad 386 tysięcy wojków, a Brazylia zaledwie 207 tysięcy. Więc tutaj ten eksport z Brazylii nam troszkę się zmienił. Ja jeszcze ostrzeżę tą strefę, którą nam wyznacza ta świeczka tutaj z końcówki listopada, z 29 listopada, ponieważ jak widać ona jest dość istotna. A teraz spójrzcie, że ceny co zrobiły. SMA 55, którą mamy naciągniętą przecież na wykres już od ho, 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 a może być i więcej. Rynkowi szkodzą niestety prognozy dotyczące koronawirusa, bo oczywiście im więcej z blokad, tym mniejsze spożycie kawy. I temat ten przeabiałem już wielo, 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 wielokrotnie, posługując się, posiłkując się przypad, przykładem samolotów, lotów tutaj, zwłaszcza międzynarodowych, gdzie to spożycie kawy po prostu jest bardzo istotne przez no, pasażerów, którzy bardzo często w ten sposób się leczą. Natomiast wzrosty cen kawy w tym tygodniu to prawdopodobnie efekt noworocznego równoważenia składnika portfeli funduszowych. Na przykład Bloomberg Commodity Index musi sprzedać około 1% kawy, aby osiągnąć cel alokacyjny, czyli tutaj tą ilość kawy, którą oni się, ilość kawy w portfelu, udział kawy w portfelu, tak, w wyniku finansowym portfela jaki ma być. Więc tutaj to jest raczej, to jest właśnie to widoczne na wykresie, ponieważ ten 1% tylko z Bloomberg Commodity Index, a przecież jest ileś tych funduszy surowcowych, multisurowcowych, to około 13 tysięcy lotów. 13 000 kontraktów. No powiem szczerze, jest to bardzo dużo. Jest to bardzo dużo i myślę, że tutaj to jak najbardziej może być widoczne, zwłaszcza, że zwróćcie uwagę, to są, to są oczywiście kontakty kolejne na kawę tak nie bieżące, ale spójrzcie, że te obroty 8 tysięcy, tak, no tutaj 20 tysięcy szczyt, tutaj jaki mieliśmy w listopadzie to był 45 tysięcy to 13 tysięcy lotów w takim spajku z ostatnich dwóch miesięcy stanowiłoby 30%. Czyli naprawdę bardzo, bardzo dużą wartość. My w tej chwili zatrzymujemy się, no powiem szczerze, co do kawy. Nadal jest jej relatywnie dużo w Stanach, ale nadal są problemy logistyczne. Nadal są prognozy co do kwestii związanych z, ze zbiorami na ten sezon. A skoro nam już spadły prognozy dotyczące zbiorów soi i, bry, i kukurydzy, to myślę, że możemy też mówić o warunkach, które będą nam utrudniały poprawienie się zbiorów kawy. Więc... Takie wnioskowanie logiczne, bo co prawda, oczywiście nie wszystkie regiony się pokrywają jeden do jednego, jeżeli chodzi o pogodę. Tak samo wymagania pogodowe dla soi, kukurydzy czy kawy są inne. Jednak myślę, że można założyć w pewnym momencie, że ta korelacja będzie i w najbliższym czasie myślę, że możemy spodziewać się, że zwłaszcza od ze strony StoneXa jakieś informacje dotyczące jęków kawy, które będą mówiły o. Gorszych zbiorach. Ja też jeszcze na poniedziałek postaram się poszukać jakichś innych informacji w troszkę szerszym zakresie, czy coś znajdę na temat właśnie potencjału tej kawy, jeżeli chodzi o sytuację pogodową, właśnie w tych miejscach, gdzie kawa jest w tych samych regionach hodowana co uprawiana jest soja i kukurydza. W przypadku cukru. Możemy sobie zobaczyć potężny spadek 18,3 centa za funt. To jest cukier. I tutaj mamy po prostu faktyczną informację, że w pierwszym kwartale sezonu 2021-2022, czyli w ostatnim kwartale ubiegłego roku, indyjskie cukrownie wyeksportowały ponad 11,5 miliona ton cukru. To jest ponad 4% więcej sezon do sezonu. Ponieważ do chwili obecnej z bieżącego sezonu jest zakontraktowane z 4 miliony ton cukru w tym nowym roku gospodarczym, który rozpoczął się 1 października. Przepraszam, indyjskie cukrownie wyprodukowały 11,5 miliona, a wyeksportowane jest, zakontaktowane jest eksport 4 milionów. Ponieważ brazylijski, indyjski cukier jest eksportowany w ilościach 6-7 milionów w ostatnim czasie rocznie, no to zakontaktowanie 4 milionów pokazuje, że tego produktu jest dużo i mogą go eksportować. W przypadku eksportu brazylijskiego w grudniu wyniósł on 1,94 miliona ton i jest to 33% prawie spadek sezon do sezonu, czy też rok do roku. Natomiast powszechne deszcze w tym regionie środkowo-południowym w Brazylii, czyli tym największym globalnym obszarze produkcji trzciny cukrowej, prawdopodobnie poprawią perspektywy upraw. Co jest efektem, czego efektem jest ten spadek cen? Jak widzimy, dzisiaj te ceny nam się zaczynają wahać bardzo mocno. A myślę, że tutaj ten wsparcie 18,2 i za chwilę 18,0 to są te poziomy, które będą nam bardzo solidnym wsparciem dla tego rynku, nawet jeśli by się poprawiły tutaj wyniki dotyczące zbiorów cukru w Brazylii. I na sam koniec. Rynek złota, który też tutaj mogę spokojnie wziąć, sobie tą stefę, którą mamy tutaj przeciągnąć dalej, ponieważ dalej w niej tkwimy. I w tej chwili 1800. Zobaczcie, jak potężnym wsparciem jest 1800 od 23 grudnia. I powiem szczerze, że tutaj też nie ma co kombinować nad jakimiś danymi. Tutaj co prawda rosnące stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, które są zapowiedziane na ten 2022 rok, będą nam ciążyć na tym rynku. To jednak weźcie pod uwagę tą rzecz, że nadal mamy potężną inflację. I ponieważ wiemy o tym, że będziemy mieli podwyżki stóp a ceny nadal nam utrzymują się powyżej 1800, no to ja tak do końca się nie zgadzam z tym analitykiem UBS-a, który twierdzi, że w tym roku będziemy mieli 1650 dolarów na koniec roku, jeżeli chodzi o ceny złota. Troszkę nam spowolnił rynek złota w Indiach ze względu właśnie na obawy przed kolejnymi blokadami związanymi z nową odmianą koronawirusa. Chociaż w ubiegłym roku w Indie wydały rekordowe 55,7 miliarda dolarów na import złota, kupując dwukrotnie więcej niż w 2020, czyli w pierwszym roku pandemii. Poprzedni rekord 53,9 miliarda dolarów padł w 2011 roku i wtedy cena złota wynosiła średnio 1573 dolary za uncję. W tym roku zobaczcie, że przy cenie ponad 1700, znaczy w ubiegłym, w 2020, przy cenie powyżej 1700 za uncję sprawiło, że wy wydali więcej pieniędzy, ale nadal to jest mniejsza ilość niż, bo ten wzrost nie jest 20%, nie jest tak duży, żeby to zrównoważyć, tą różnicę w porównaniu do cen w 2011, czyli Indie kupują mniej tego złota. To jest oczywiście czynnik troszkę podspadkowy, troszkę niepokojący jednak, mimo że tutaj wszyscy mówią o rekordzie, to jednak odczyt faktyczny musi być taki, że pomimo, że mamy wyższą cenę o, o 150 czy prawie 200 dolarów na uncji, to ten jakot nie został jakoś potężnie pobity, tylko troszkę no, dość lekko, bo 2 miliardy w przypadku 55 miliardów to jest zaledwie o 5%, tak? A 200 dolarów przy 1500 to jest przecież 7% czy 8%, więc tutaj ta różnica jest powiedzmy, że troszkę mniejsza. Czyli wciąż mamy mniejszy import ze względu na wysokie ceny i ze względu na corona viewsa. Natomiast dla rynków złota 1800 jest w tym momencie bardzo mocnym wsparciem. Co prawda walczymy z nim cały czas, stąd też będzie bardzo trudno jest w tym momencie prognozować cokolwiek, ponieważ widząc ilość. Walki z tym poziomem, jaka je się toczy, i widzimy tutaj pięknie. Najpierw mieliśmy 1, 2, 3, 4, 5 dni walki, żeby go przebić, a potem mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sesję z 11, które tak naprawdę są bardzo blisko tego poziomu. Na ostatnich 11 sesji 9 jest bardzo blisko tego poziomu 1800 poniżej tutaj 5 dolarów, tak, bo tutaj mamy dołek na 1804, czyli poniżej 4 dolarów od 1800, czyli widzimy, że jest to walka o utrzymanie, więc jest tutaj bardzo solidne wsparcie. Jednakże w przypadku tego punktu, podobnie jak na kukurydzy, kiedy jesteśmy w punkcie decyzyjnym, ciężko prognozować, tutaj raczej będziemy mówić o wpływie na złoto jutrzejszego odczytu non-fine payrolls. I myślę, że odczyt non-fine payrolls może nam bardzo dużo... Paliwa na rynku złota dać. Tak więc jutro day tradingowo o 14.30. Bardzo uważać na złocie, ponieważ no, jeżeli będziemy w złym miejscu, w złą stronę ustawieni, może nam uływać rączki. Scena już oczywiście na NFP jutro będę publikował. Dzięki wielkie za uwagę w dniu dzisiejszym. Udanego świętowania. Jeżeli ktoś ma długi weekend, to udanego wypoczynku. A jeżeli tradeujecie, to oczywiście powodzenia na rękach i do zobaczenia poniedziałek.